Rada Polityczna podjęła decyzję, żeby powołać zespoły do opracowania poszczególnych dziedzin naszego programu. I to jest jakby pierwsza przymiarka tej naszej pracy, którą dzisiaj przedstawimy. Macie Państwo w programie tutaj 9 jakby z tematów, którymi zajmowaliśmy się. Omawialiśmy je na zarządzie. Teraz przedstawiamy na kongresie i prosimy wszystkich o uwagi, zarówno w dyskusji, która będzie po naszych wystąpieniach, jak i potem indywidualnie zgłaszać do autorów tych tekstów, które Państwo macie w tej broszureczce, którą rozdaliśmy. Każda dziedzina jest podpisana przez kogoś z kierownictwa Linii Polskich Rodzin i prosimy, żeby do tych osób kierować swoje uwagi dotyczące tego programu. Chcemy, żeby on był jak najbardziej czytelny, jak najbardziej łatwy w odbiorze i konkretny. A teraz przystępuję do tematu polityki zagranicznej, którą ja opracowywałem. Tutaj chcę zacząć od stwierdzenia, że Liga Polskich Rodzin trafiła do Sejmu i zafunkcjonowała politycznie głównie jako partia eurosceptyczna. Myśmy byli przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, no i na każdym etapie blokowali inicjatywy integracyjne. I uważam, że powinniśmy tą linię kontynuować. To nie znaczy, że chcemy wystąpienia z Unii Europejskiej, ponieważ nie ma takiej woli w narodzie. Naród polski jest zadowolony z obecności Unii Europejskiej i nie ma w tej chwili nastrojów na wyjście z Unii. Wobec tego jesteśmy reprezentantami narodu, chcemy być zgodni z wolą narodu. Nie proponujemy występowania z Unii Europejskiej. Natomiast proponujemy, żeby na każdym kroku utrudniać, czy opóźniać, czy jakby redukować proces integracji w ramach Unii Europejskiej. Musimy przeciwstawiać się różnym inicjatywom, które dążą w kierunku tworzenia jednolitego państwa europejskiego. Jest na przykład, niedawno pojawił się pomysł, czy były wspólne unijne podatki. Był podatek unijny, oprócz naszych krajowych, żeby jeszcze był unijny, żebyśmy wszyscy musieli płacić podatek na rzecz Unii. Powinniśmy się temu sprzeciwiać. Oczywiście powinniśmy sprzeciwiać się przystąpieniu Polski do strefy euro. Posiadanie własnej waluty to jest posiadanie pewnego narzędzia funkcjonowania państwa. Jak rezygnujemy z własnej waluty, no to wtedy oddajemy to narzędzie obcym. Musimy traktować decyzję naszego Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższego Sądu w Polsce, jako sądu wyższej rangi niż jakikolwiek sąd międzynarodowy. Na terenie Polski decydują polskie sądy i najwyższą instancją jest Trybunał Konstytucyjny. Natomiast sądy międzynarodowe możemy tylko traktować dodatkowo, natomiast nie jako wiążące w stosunku do prawodawstwa i systemu prawnego, jak to obowiązuje w Polsce. Musimy sprzeciwiać się ograniczaniu kompetencji rządów narodowych. Unii Europejskiej co chwila próbuje się jakąś sprawę odebrać rządom narodowym i przekazać do centrali jako kompetencja ogólnoeuropejskiego państwa, czyli jak dzisiaj się mówi Komisji Europejskiej. W ramach tego programu przekazywania kompetencji do centrali mieści się program wzrostu kompetencji regionów i kontaktów bezpośrednio regionów z centralą Brukseli. Już niektóre województwa ustanawiają sobie swoje ambasady w Brukseli i tak dalej. I załatwiają sprawy z pominięciem rządu w Warszawie. Otóż musimy sprzeciwiać się tej tendencji. Jest szczebel pośredni między regionem a Unią Europejską. Tym szczeblem pośrednim jest rząd narodowy, rząd państwa narodowego.
i my musimy bronić kompetencji tego rządu. Wreszcie powinniśmy mieć w zanadrzu opcję wyjścia z Unii Europejskiej jako ostateczny argument w różnych pertraktacjach z Unią. Jak Unia czegoś od nas wymaga, co nam się nie podoba, to musimy szantażować. Jak będziecie nas naciskać, to wyjdziemy. I autentycznie tą opcję wyjścia musimy podtrzymywać jako realną opcję, do której jesteśmy się w stanie zdecydować w sytuacji, gdyby od nas żądano zbyt wiele. Liga Polskich Rodzin jest partią, która zwraca szczególną uwagę na wartości moralne. Jesteśmy partią bazującą na nauce Kościoła katolickiego i chcemy, żeby etyka tego Kościoła funkcjonowała nie tylko w życiu prywatnym, ale również w życiu publicznym, narodowym i międzynarodowym. Jeżeli chodzi o kompetencje polityki zagranicznej, powinniśmy być takim krajem, który zawsze w tym temacie jest wyraźnie po stronie wartości moralnych. Coraz to są jakieś głosowania w ONZ-cie dotyczące tak zwanej zdrowia reprodukcyjnego, no to chodzi zawsze o aborcję, o tolerancję wobec różnych zachowań i tak dalej. Chodzi o tolerancję wobec orientacji seksualnej. Jak tam są te głosowania, najczęściej całym blokiem państwa muzułmańskie głosują po stronie normalności. Natomiast kraje cywilizacji zachodniej bardzo różnie i niestety często Polski brak po stronie tych, którzy są po stronie normalności. Powinniśmy tego pilnować. Podobnie w Unii Europejskiej, na szczęścieśmy nie przyjęli tej karty praw podstawowych, ale są naciski, żebyśmy ją przyjęli. Nie wolno nam tej karty przyjmować, bo ona właśnie zawiera elementy z punktu widzenia moralnego nie do przyjęcia. Niedawno była głośna sprawa w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu związana z wieszaniem krzyży we Włoszech. I Włochy odwołały się od decyzji Trybunału, żądają prawa do wieszania krzyży w klasach, jeżeli takie mają życzenia. Tutaj jest sala uniwersytecka, mamy krzyż i chcemy mieć prawo wieszania tego krzyża, jeżeli taka jest nasza wola. Otóż Włochy w tym akcie, sprawie przed Trybunałem Praw Człowieka miały poparcie niektórych krajów Unii Europejskiej, takich jak Malta czy Irlandia, nie miały poparcia Polski. Znowu, sprawa polityki zagranicznej, w którym powinni być wyraźnie zdefiniowani jako kraj, o którą takie sprawy walczy. Następna sprawa. Jest cały blok państw od Finlandii do Grecji, które jeszcze 100 lat temu były pod panowaniem obcych imperiów. Rosyjskiego, pruskiego, austro-węgierskiego i osmańskiego. Kraje te uzyskały niepodległość po I wojnie światowej. I z większym lub mniejszym szczęściem tą niepodległość utrzymują. Jest to blok małych krajów, którym największym wśród nich to jest Polska. I myśmy powinni starać się mobilizować te kraje do utrzymania swojej niepodległości. Swojej niepodległości w stosunku do nowego imperium, jakim powstaje Unia Europejska. Trzeba walczyć o to, żeby te wszystkie kraje, z nami włącznie, tak, utrzymały swoją niezależność, swoją niepodległość. Celowo jest to punkt pierwszy. Konstytucyjna zasada dobra ojczyzny priorytetem i wyznacznikiem wszelkich działań przy wtórnym znaczeniu prawa zewnętrznego. Zauważcie Państwo, że nawet to nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej nie likwiduje czegoś takiego jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Państwa Polskiego. Proponuję, abyśmy się z tym utożsamiali, abyśmy to propagowali. Jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Polsce.
Proponujemy bardzo jasne i konsekwentne artykułowanie roli Polaków jako gospodarzy Polski. Wszelka współpraca międzynarodowa jak najbardziej wskazana, o ile służy interesom Polski. Jako przykład można wymienić te ostatnie ekscesy na boiskach piłkarskich. Państwa, no, ja nie wiem, co dziwnego będę o tym mówił później, ale przecież można skorzystać z przykładów chociażby brytyjskich w tej kwestii. Pamiętamy wszyscy, nie wszyscy, może wszyscy, może niektórzy, ten dramatyczny spektakl, tragiczny spektakl, który odbył się na stadionie Heysel w 1985 roku. Heysel, w roku 1985 w Brukseli, podczas finału Pucharu Europy Liverpool-Juventus. Prawda? Kilkadziesiąt osób zginęło. Tylko że po tamtym ekscesie Anglicy z problemem poradzili. I w tej chwili, jak oglądamy mecze angielskiej ligi, czyli finał Pucharu Europy na Wembley, przyjemnie popatrzy. Otóż trzeba chcieć to zrealizować. Jak chodzi dzisiaj, że w Polsce dopiero jak się coś stanie, prawda? To dalej Pucharu Polski, policja wie, do których drzwi pukać. A dlaczego wcześniej tego nie zrobiono? Kolejna sprawa. Ewidencja ludności w oparciu o obywatelstwo, narodowość i wyznanie. Proponujemy powrócić. Cywilizacja łacińska jest bogatsza od tych, które nam proponują. To nie jest tylko obywatelstwo, niż narodowość, wyznanie, co pozwoli wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tych sprawach, również w Polsce. To musi być. Wreszcie, Szanowni Państwo, odejście od dopasowywania dowodów osobistych do obcych wzorców. W tej chwili rząd ogłosił, że wymiana dowodów będzie w 2013 roku, jakieś tam opóźnienia itd. Po co w ogóle to zmienia? Sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Zwracam Państwu uwagę na delikatność kwestii. W tej chwili z racji tej, że jesteśmy w dużo niekorzystniejszej sytuacji, jak jeszcze niedawno, po traktacie lizbońskim, ta sprawa jest w gestii ministra spraw wewnętrznych, który odpowiednimi działaniami powinien otoczyć szczególną kontrolą sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Kolejna sprawa, priorytet polskiej produkcji w dziedzinie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy. Tak się stało, że jako poseł, członek tej komisji, uczestniczyłem w obronie radomskiej fabryki broni. Spytałem się jednego z komendantów obecnych na rozmowach: panie komendancie, czy jest możliwe, aby na przykład przetarg na uzbrojenie policji austriackiej wygrała jakaś inna firma niż austriacka? Na co komendant stwierdził: nie, to nie jest możliwe. W Polsce niestety jest i było. I trzeba z tym skończyć. To, co jest możliwe, a możliwości Polska ma jeszcze duże w tej kwestii, trzeba zapewnić produkcję polską w tej dziedzinie. Drugi jakby temat. Tradycyjna polska gościnność i tolerancja, z czego jesteśmy słynni przez wieki, chcemy temu być wierni, przy stanowczym zwalczaniu wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż Graniczna, która podlega MSWiA, powinna być gwarantem bezpieczeństwa przepływu ludności i towarów. Poprzez stanowcze działania na wszystkich granicach musi być odczucie, że Polska jest krajem trudnym dla wszelkich działań pozaprawnych. Patrzcie Państwo, teraz słyszymy, że Unia Europejska wchodzi w drugi obszar kryzysowy po kryzysie euro. To jest kryzys Schengen. Dania wprowadziła, powiem Państwo, kontrolę graniczną. W tej chwili już polski minister MSWiA powiedział, że rozważana jest koncepcja przywrócenia granicy w związku z euro 2012. Zobaczcie. Gościom, wszystkim gościom, których bardzo mile witamy, jak zwykle proponujemy dwa wyjścia. Kultywowanie własnych tradycji bądź adaptację u nas. Jednak wymagamy lojalności wobec państwa polskiego. Stosunki z mniejszościami układać będziemy na zasadach wzajemności. Tu dotyczy ta zasada szczególnie Niemiec, Szanowni Państwo, gdzie wiecie Państwo, z racji tego, że jest w Polsce mniejszość niemiecka, ma ono dwóch posłów. Czyli ich jakby nie dotyczy ordynacja wyborcza. To pytamy się, jakie prawa ma polska mniejszość w Niemczech. Pytanie bardzo retoryczne. Tu musi być zasada wzajemności. Trzeba coś z tym zrobić. Nie może być tak, że Niemcy mają wszystko, a nawet więcej w Polsce, a Polacy w Niemczech nie mają nic. Są prześladowani. Polskie rodziny są odłączone. Trzeci jakby punkt. Stanowcze działania w kierunku postrzegania prawa, które stoi po stronie uczciwych, a przeciw tym,
co innymi. Temu powinno służyć przybliżanie policjanta do obywatela przez zwiększenie liczby patroli, w tym cywilnych, szanowni. Wiecie Państwo, niektóre problemy są nie do rozwiązania, tak się wydaje. Co za problem jest puścić paru funkcjonariuszy po cywilnemu, do autobusów, do środków komunikacji? Nie ma żadnego problemu, tylko trzeba chcieć. Po drugie, zwiększenie ilości patrolowanych miejsc oraz stałe miejsca patrolowe. Szanowni Państwo, my często w filmach, na przykład amerykańskich, widzimy gdzieś tam patrol policyjny, samochodowy stoi w oddaleniu. Dlaczego w Polsce tego nie ma? Policjantów musi być jak najmniej w komisariatach, jak najwięcej w terenie tak zwanym. W różnych miejscach, konkretnych miejsc. Szanowni Państwo, następna sprawa. Maksymalne odbiurokratyzowanie działań policji i ich struktur. Działań policji mam tu oczywiście na uwadze działania, które są związane ze zgłaszaniem na przykład jakiegoś przestępstwa. Ten szereg wypełniania, cały szereg tych papierków i tak dalej, i tak dalej. Trzeba od tego maksymalnie odejść. I ich struktur. Zwiększenie ilości policjantów mundurowych na rzecz tych, którzy siedzą za biurkami. Bardzo ważny problem, Szanowni Państwo. Ochrona danych osób zgłaszających przestępstwa i wykroczenia. Zobaczcie Państwo, często jest tak, Państwo rozmawiacie z ludźmi, że ludzie boją się jakby interweniować, bo bandyta dowiaduje się, kto to zgłasza. Boją się, boi, że nie wie, jakie problemy. Tu musi być kategoryczny zakres i kategoryczna obrona. Obrona tego, który pomaga Państwu w zapewnianiu bezpieczeństwa. Bardzo ważna sprawa, ja wiem, że delikatna, ale co ją umieściłem. Demonstracyjne używanie wszelkich dozwolonych środków przymusu bezpośredniego wobec przestępców i bandytów jako środek odstraszania ewentualnych następców oraz poczucia bezpieczeństwa i pewności wśród uczciwych obywateli. Że tego się wszyscy uczciwie domagają. Żeby policja miała prawo do maksymalnego używania wszelkich dopuszczalnych środków wobec tych przestępców, bandytów, chuliganów. Ponieważ wydaje się, takie jest odczucie społeczne, mam takie wrażenie, że czasami jest policja zbyt grzeczna. Czwarty temat, bardzo ważny, odrzucenie relatywizmu w relacji uczciwy przestępca, porządek anarchia, normalność patologia w kontekście imprez publicznych, manifestacji, parad, wieców i przemarszów. Szanowni Państwo, w tej chwili się w Warszawie jakieś są przemarsze i dziwne jest, Szanowni Państwo, że ci, którzy bronią moralności, otrzymują pozwolenie na demonstrację i ci, którzy są jej przeciw, również takie pozwolenie otrzymują. Otóż trzeba kategorycznie odrzucić relatywizm w tej kwestii. Nie może być tak, że nie może być przyzwolenia na demonstrowanie zachowań nienormalnych. Ale z drugiej strony niedopuszczalna odpowiedzialność zbiorowa za gorszące zachowania kibiców. To nie może być tak, że iluś tam rozabiały, cały stadion jest zamykany. To jest druga paranoja, w drugą stronę. Trzeba odizolować, ukarać tych, którzy są winni, natomiast nie może na tym cierpieć normalny kibic, normalny Polak, który czasami z rodziną chce iść również na maj sportowy, na bilet sportowy. Tego nie można załatwiać generalnie odpowiedzialnością zbiorową. Można to zrobić. No szkoda, że tak późno. Prawda? Kiedy wyłapuje się tych, którzy dopuszczają się do ustalenia. Piąty temat. Również bardzo ważny. Odbudowa zaufania społecznego do państwa przez promocję i ochronę postaw obywatelskiej odpowiedzialności. Współpraca ze szkołami w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. To zostało zapoczątkowane za czasów ministra Romana Giertycha, ministra Mirosława Orzechowskiego. Tu musi być współpraca. Ale szczególnie szkoły muszą być pod maksymalną ochroną policji. Tam się nie może dziać nic złego. Wiemy, jak z tym jest obecnie. Proszę Państwa, bardzo ważna kwestia, nie, że to jest walka długofalowa, ale trzeba ją podjąć, mianowicie walka ze stereotypami zaborów, okupacji, komun, liberalizmu. Państwo często spotykamy, wszyscy, my, oni. To cały czas funkcjonuje, czyli my, Polacy i oni, czyli państwo. To już trzeba zmienić te relacje. I my tego dokonamy. My, czyli państwo, wszyscy obywatele płacący podatki uczciwi i oni, przestępcy. Trzeba skończyć tą domniemaną solidarność przestępcy z policjantem.
i zamienić to solidarnością obywatela, porządnego, prawego z policją. To bandyta, chuligan musi się czuć izolowany społecznie. Teraz jest odwrotnie, obawiam się. To on się czuje zadowolony i tak dalej, notabene pokazywano niedawno tego pana od dopalaczy. On wcale nie wygląda na przestraszonego. A powinien. Moim zdaniem powinien. I do tego trzeba również doprowadzić. Czy normalny człowiek musi się czuć bezpiecznie, natomiast bandyta musi być izolowany i to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Żadne wołanie wznoszące się z ludzkich serc nie jest równie głośne jak wołanie o zdrowie i ochronę zdrowia. To Jan Paweł II w liście na Dzień Chorego przed 6 laty. Żeby mówić o zdrowiu, chciałam podać jego na wstępie definicję. Już w V wieku przed naszą erą starożytni Grecy próbowali określić pojęcie zdrowia. Uosobiała je piękna dziewczyna, Higiea, córka Asklepiosa, która nauczała Greków, że żyjąc mądrze i przestrzegając praw natury, można uniknąć choroby. Jednym starożytnym symbolem zdrowia była Minerva Medica, która uzdrawiała swoich rodaków w świętym Gaju. Ojciec medycyny Hipokrates twierdził, że zdrowie, czyli dobre samopoczucie, choroba, czyli złe samopoczucie, jest zależne od równowagi między tym, co nas otacza, a nami samymi. Natomiast zewnętrzna równowaga między człowiekiem a środowiskiem pozwala na stworzenie równowagi wewnętrznej człowieka. Pogląd ten funkcjonował długo, aż do teorii Kartezjusza, który mechanistycznie ujmował widzenie świata i człowieka jako precyzyjną maszynę z doskonałych elementów się składającą. Współczesna definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia podkreśla połączenie kwestii zdrowia z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka. Według WHO zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko braku choroby czy kalectwa. W preambule Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia zawarte jest stwierdzenie, korzystanie z najwyżej osiągalnego poziomu ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej. Definicja Światowej Organizacji Zdrowia nawiązuje do mądrości starożytnych Greków i w ogóle mądrości myśli ludzkiej. Jeżeli chcemy być zdrowi, to drogą do tego celu nie jest wyłącznie przyjmowanie leków, ale przede wszystkim odpowiedni tryb życia, kultura życia i warunki życia. W świetle tej historycznej definicji zdrowia chciałam podać w skrócie diagnozę zdrowotną naszego społeczeństwa. A przedstawia się następująco. Wzrasta ilość chorób układu krążenia i nowotworów. Powiększa się problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i nikotyny. Wzrasta ilość nerwic, szczególnie u dzieci i młodzieży. Nadal występuje ingerencja w życie, jak przerywanie ciąży, zapłodnienia in vitro, mamy przed sobą widmo eutanazji. Następny punkt to utrudniony dostęp do bezpłatnej opieki specjalistycznej, spowodowany przez ustalanie limitów przez tak zwany Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydłużanie się kolejek w oczekiwaniu pacjentów na specjalistyczne badania i procedury diagnostyczne. Następnie spowodowane jest to również wyjazdem lekarzy na zagranicę i pielęgniarek. Następną sprawą są ciężkie, trudne warunki materialne społeczeństwa, w szczególności naszych chorych, którzy już nie są w stanie zarabiać na
życie, na życie codzienne. Te trudne warunki są powodem niewykupywania leków. Leki są wysokie, ceny leków, często pacjenci chorzy wracają bez realizacji recept z aptek. Następną sprawą wpływającą na służbę zdrowia jest brak rozwiązań systemowych, takich jak ubezpieczenia powszechne i powszechne bezrobocie. Każdy, żeby uzyskać jakieś minimum do życia, stara się załatwić sobie status chorego, bo tylko taki status chorego pozwala jeszcze na uzyskanie jakichś środków na przeżycie. Następna sprawa to jest problemy ekologiczne, powszechna chemizacja otaczającego nas życia. Następna sprawa, destrukcja rodziny. Przy takiej diagnozie, jaka może być odpowiedź Ligi Polskich Rodzin? Liga Polskich Rodzin, będąc w parlamencie, głosami wszystkich swoich posłów bezwarunkowo opowiedziała się za życiem, od poczęcia do naturalnej śmierci. Stojąc konsekwentnie na tym stanowisku, jako ugrupowanie narodowe i katolickie, zechcemy dbać o dobre i bezpieczne warunki dla życia na każdym etapie jego rozwoju. Znaczącym aspektem tego działania będzie dobrze zorganizowana służba i ochrona zdrowia w zakresie profilaktyki, lecznictwa i opieki długoterminowej, kładąc szczególny nacisk na profilaktykę. Zechcemy zwiększyć kompetencje poradni rodzinnych, gdzie ta początek profilaktyki powinien mieć swoje miejsce. Profilaktyka to podstawa nowoczesnej medycyny, to ekologia zewnętrzna i wewnętrzna, kultura życia, dobrze wychowany i odpowiedzialny człowiek, uformowany duchowo, dbający o siebie i otoczenie. Także widzimy złożone problemy ochrony zdrowia, które chcemy rozwiązywać w świetle nauki błogosławionego Jana Pawła II, a w szczególności w świetle Ewangelii życia, z poszanowaniem godności osoby ludzkiej, godności chorego i leczącego, ze świadomością powiązania tych problemów ze stanem gospodarki, ekonomii, polityki społecznej i etyki. Diagnoza, która dotyczy wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, zmienia się, można powiedzieć, z miesiąca niemalże na miesiąc, już nawet nie z roku na rok. Dzisiaj są całkowicie inne warunki funkcjonowania szkół, wychowania dzieci, nawet w stosunku do tych kilku lat wcześniej, kiedy byliśmy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To nie jest takie proste. Co zrobić, żeby było lepiej? Całe państwo musi ulec zmianie. Wczoraj Sejm przyjął poprawki do ustawy zaakceptowanej przez Senat, że z rodziną zastępczą dla dzieci będzie mógł być Związek Pederastów. To znaczy, że jest piekło się otwiera przed nami. I jak możemy mówić o realnych narzędziach w szkole? Cóż da kolejny monitoring, który przynosił skutek jeszcze 5 lat temu? Cóż da wymuszenie na rodzicach, a także i na nauczycielach, bo tu jest następny problem, pogłębiający się dramatycznie. Braku nadzoru, braku wychowania, wręcz pojawiającej się absencji nauczycielskiej właśnie na przykład w niektórych gimnazjach. A więc cóż to da, że my tam dokonamy małego zwrotu, a niekiedy nawet dramatycznie głębokiego, ale nic nie przynoszącego, skoro całe państwo funkcjonuje na tym obszarze. Kilka miesięcy temu ten sam Sejm zalegalizował posiadanie narkotyku. Związki zawodowe nauczycieli nie angażują się w procesy wychowawcze dzieci i młodzieży. Oni bronią miejsc pracy nauczycieli. To oczywiście należy rozumieć.
oni tak samo pracują jak wszyscy inni w Polsce. Natomiast przeniosła się świadomość kształcenia i wychowania w zupełnie nie inne obszary. Dziś dramatem w szkołach już nie jest tylko to, że dzieci się po prostu źle uczą, ale to, że nastoletnie dziewczyny używają na co dzień wczesnoporonnych tabletek przeznaczonych zupełnie do innych celów, bo nawet nie wiedzą, co robią. Stało się pewną modą życie na głowie. I w tej okoliczności dokonuje się kształcenie dzieci i młodzieży i próba szukania diagnozy, co z tym fantem zrobić. Ale chodzi o to, żeby szkoła za wszelką możliwą cenę znów wróciła do swojej elementarnej roli. Szkoła to jest zjawisko bardzo proste. Nie należy tutaj używać ani trudnych słów, ani skomplikowanych schematów. Musi to być coś, co potrafią niepiśmienni rodzice kształcący i wychowujący w domu własne dzieci, jak kiedyś bywało. Tak dzisiaj szkoła powinna wychować. Dzisiaj szkoła tego po prostu nie robi. Dziecka, które, jak słyszymy teraz, jest kolejny już drugi rok wprowadzonych zmian w podstawach edukacyjnych, gdzie eliminowany jest język polski, historia i inne humanistyczne przedmioty ze szkół profilowanych, tam gdzie jest nacisk na technikę. No bo i nikt nie protestuje, kiedy tam nie ma co przywoływać naszych czasów, bo kto chce to pamiętać, kto chce to sobie przypomnieć, a kto chce to zatęskni za czymś takim, co może nie wzbudzi mu skojarzenia z naszą doświadczeniem, ale z normalnością. W związku z tym my musimy pamiętać, że szkoła musi przygotowywać młodego człowieka do bycia obywatelem państwa polskiego. To jest w gruncie rzeczy kwintesencja naszych obowiązków. Drugim obowiązkiem to jest przygotowanie młodego Polaka do konsumpcji, do przyjmowania kultury polskiej. Po to, żeby mógł z siebie kulturę codziennym życiem wydawać. Mnożyć to, co przyjął od rodziców, dziadków, pradziadków i zostawić coś dzieciom, wnukom, prawnukom. Na tym polega kultura. To nie jest zmasowany, skomplikowana figura. To jest rzecz prosta, która się dokonywała podświadomie, nawet wśród społeczności analfabetów. Ona budowała własny system prawa, własny system wychowania, własny system kształcenia także na swój sposób dzieci i młodzieży. Dzisiaj jest to zachwiane, oczywiście nie sięgamy do tych stereotypów pierwotnych, ale do sytuacji, w której rodzice będą posyłać dzieci do szkoły po to, żeby były lepsze, a nie przyszły gorsze. Bo dzisiaj niestety możemy bez większego ryzyka powiedzieć, że dzieci idą i wracają często z większości szkół gorsze. Ostatnie testy, bo tych akurat jest coraz więcej w szkole, nie wszystkie są one potrzebne, ale pewien obraz przekrojowy dają, pokazują, że coraz gorzej we wszystkich egzaminach wypadają szkoły publiczne, szkoły państwowe, a coraz lepiej prywatne. Być może nie jest to jeszcze argument za czymkolwiek. Oczywiście proszę nie spodziewać się, że powiem, że zamknąć szkoły publiczne, umocnić państwowe, bo akurat uważam, że po stronie państwa, tak jak jest zresztą konstytucyjny zapis o obowiązku państwa kształcenia dzieci i młodzieży, on powinien zostać także w szkołach oczywiście państwowych, bo tych jest najwięcej, są najlepiej wyposażone, są najbezpieczniejsze w pewnym sposobie rozumowania mówiąc. Bo państwo musi zdawać sobie sprawę z tego, że obowiązek, jaki konstytucja zapisała dla państwa, wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, musi być rozumiany w taki sposób, żeby to wykształcone dziecko nie zniszczyło tego państwa. To jest prosty rachunek. Bo oczywiście, żeby współgrało z wychowaniem, z kształceniem dzieci i młodzieży to, co się dzieje w kulturze. Żeby teatry nie były siedliskiem homoseksualizmu i deprawacji, żeby filmy polskie nie odrzucały, nie
degenerowały widza. Właściwie już nawet nie brakiem fabuły, ale już nawet używaniem nie tylko prostego, najprostszego wulgarnego języka, ale wręcz zdegenerowanego slangu, zupełnie budującego nową pojęciową postać słów, jakimi się my, Polacy, porozumiewamy między sobą. No na tym tle oczywiście sprawa wartości, sprawa wiary, sprawa wychowania, wpływu rodziców na kształt człowieka. To są wszystko rzeczy, które polska szkoła musi uwzględnić. I tak jak powiedziałem, sprawy, w cudzysłowie mówiąc, narzędziowe, które trzeba zrobić dzisiaj w szkole, zawarłem w tym skrypcie, tam jest postać skrócona, jeśli Państwo będziecie zainteresowani, to oczywiście służę poglądem. Natomiast myślę sobie, że istota dzisiaj funkcjonowania szkoły, której odbierane są nie tylko lektury narodowe. Może pamiętacie Państwo taką, tu przywołam z pamięci historię, kiedy walczono z nami, bo wprowadziliśmy kanon lektur polskich, narodowych, wielkich dzieł literatury polskiej, na które się wycofywały wszystkie przecież nasze pokolenia. One były wyeliminowane. Dzisiaj jest nie tylko zmiana, ale znów uwalnianie całkowicie w kierunku, niech sobie nauczyciel wybierze, jaką chce książkę. Bo nauczyciel sobie oczywiście tam te książki wybiera. A więc, żeby Państwo też wiedziało, że każdy Polak musi nie tylko przeczytać. Są takie książki, które każdy powinien z nas mieć, że tak powiem, w pamięci przeczytane. Ale też, żeby wiedział, znał historię Polski. A jak wspominał, no przywołujemy często Romana tutaj Giertycha, kiedy z Heidelbergu wrócił, nie podpisał dokumentu Unii Europejskiej o porozumieniu ministrów edukacji, kiedy zaproponowano projekt podręcznika do historii, za który optowali Niemcy. Wszystkie państwa go podpisały. On już właściwie dzisiaj w Polsce jest. Historia w Polsce nauczana jest do czasów I wojny światowej. A więc nic później się nie działo. Później się działy tylko niemieckie wypędzenia. Zresztą tam, gdzie jest pustka, tam można posadzić las, jaki się po prostu chce. W związku z tym kończąc, żeby diagnozy wypowiedziane na początku nie powtórzyć trzeci raz, to powiem tylko, powtórzę jednak, to będzie drugi, że państwo musi być świadome samo siebie. Ci, którzy będą kształtować wizerunek państwa, muszą na początek znieść wczorajszą ustawę o możliwości wychowywania dzieci przez homoseksualistów, ustawę o dostępności niekaralności narkotyków, ustawę i szereg innych ustaw, które będą konsekwentnie rozliczać młodocianych przestępców, ale także i tych, a to też było i zostało odniesione, którzy widząc o przestępstwie w szkole, nie informują policji. Nie da się inaczej zaprowadzić porządku, no jak w tym wypadku po prostu przez stosowne regulacje i ich konsekwentne wprowadzanie w życie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Eksperymenty nie tylko w kwotach podatków, ale w przepisach podatkowych. Jaki system gospodarczy byłby najlepszy? Odpowiem słowami Romana Dmowskiego. Może Państwo nie wiecie, że też interesował się gospodarką i podatkami. Interesował się. Każdy system jest dobry, który w danych warunkach jest możliwy i zapowiada wyniki pomyślne dla państwa i narodu. Nasza obecność w Unii Europejskiej ogranicza nasze działania w sferze gospodarczej, ale można jeszcze w ramach tych ograniczeń wiele zmienić na lepsze. Należy tylko mieć odwagę, wprowadzić te zmiany od początku do końca. Zajmując się podatkami na co dzień, widzę wiele absurdów w prawie podatkowym i problemy, z jakimi zmaga się przeciętny obywatel.
W jednym z polskich seriali usłyszałam takie zdanie. Nasza rodzina się niczego nie boi, że wszystkim sobie radzi. Boi się tylko wtedy, gdy do firmy ojca przychodzi kontrola skarbowa. Nic dodać, nic ująć. Pracujący uczciwie Polak zawsze da sobie radę, gdy mu się nie będzie przeszkadzać. Urzędnik przez narzucanie swojego wielokrotnego, błędnego punktu widzenia. Wprowadzone niedawno zmiany w przepisach o odpowiedzialności urzędników za wydawanie błędnych decyzji w opinii fachowców niewiele zmienią. Jeżeli nawet, to będzie to długotrwały proces. Należy wprowadzić rozwiązania, które pogodzą obie strony, obywatela i państwo. Zdaję sobie sprawę, że przedstawione za chwilę propozycje punktowe wywołają pytania ciągle od lat powtarzane, skąd na to pieniądze. Ale zaproponowane przez moich kolegów propozycje, które jeszcze padną, w poszczególnych dziedzinach pozwolą znaleźć środki na realizację naszego programu. Skomplikowane prawo dawno odeszło od cywilizacji łacińskiej, to znaczy dostosowywanie prawa do życia. W dzisiejszej rzeczywistości życie dostosowujemy do prawa. Należy szybko to zmienić dla dobra każdego obywatela, bez względu na jego status społeczny. Myślę, że to krótkie wprowadzenie pokazało Państwu, jak wygląda dzisiaj prawo, przede wszystkim podatkowe, bo to prawo daje nam pieniądze na wspólny rozwój. Teraz spróbuję w krótkich punktach jak najszybciej przedstawić Państwu moją propozycję, propozycję Ligi Polskich Rodzin. Ale zdaję sobie sprawę, że wiele byłoby do zmienienia, więc wprowadzamy to, co można wprowadzić dzisiaj, tylko potrzeba logicznego myślenia. Proszę Państwa, nie uczy się w tej chwili logiki i to widać na każdym poziomie. Pierwszy skarb państwa. Reforma instytucji zbędnych dla funkcjonowania nowoczesnego państwa. Redukcja nic nie wnoszących instytucji, mamy wiele takich instytucji, i zlikwidowanie nadmiernej biurokracji. Co poprzednia ekipa proponowała, Państwo wiecie. I znowu skończyło się tylko na obietnicach. I teraz to, na czym się trochę znam, czyli podatki. Proponuję pierwszy punkt. Rozłączenie prawa podatkowego, czyli osobne opodatkowanie dotyczące działalności gospodarczej i osobne dotyczące umów o pracę. Dlaczego? Ponieważ te pieniądze z działalności gospodarczej, one wchodzą z powrotem do firmy i są potrzebne do rozwoju. Z umowy o pracę, jeżeli bankier, który zarabia krocie pieniędzy, to on je zainwestuje tylko do banków, które wiemy, że dzisiaj są w obcych rękach. Drugi punkt to swoboda wyboru opodatkowania w podatku dochodowym dla prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi o to, żeby było kilka propozycji, ale żeby podatnik sam wybierał, jaki dla niego podatek jest najdogodniejszy ze względu na specyfikę jego działalności. Bo dzisiaj to narzucają urzędnicy. I takim ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, to na pewno będzie wiedział, o czym mówię. Jest to możliwość wyboru zryczałtowanego podatku dochodowego dla wszystkich podmiotów bez względu na uzyskany obrót i rodzaj działalności. Zniesienie obowiązkowego płacenia składki na otwarte fundusze emerytalne. Czwarty punkt, likwidacja podatku dochodowego od emerytów. System emerytalny wymaga głębokiej reformy, jest bardzo pilny temat i należy zlikwidować absurdy, że po 30-40 latach pracy emeryt otrzymuje 800 zł emerytury. Wprowadzenie zwolnienia podatkowego i ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla tak zwanych robót prostych dla bezrobotnych. Możemy się zastanowić, żeby nie tylko dla bezrobotnych tutaj można podyskutować, które w zamian nie będą pobierali zasiłków dla bezrobotnych, czyli wprowadzenie tak zwanej definicji robót prostych. Proszę nie trawy z
sprzątami u starszych osób, proste szyki i tak dalej. Możemy podawać tutaj przykłady. Piąty punkt to wprowadzenie ulg podatkowych dla budownictwa mieszkaniowego w podatkach dochodowych, ponieważ bacie już tą ulgę mamy, a niestety bacie już nie mamy suwerenności. I doświadczenie pokazuje, że gdy takie ulgi obowiązują w budownictwie mieszkaniowym, budownictwo przeżywa rozkwit. Budownictwo mieszkaniowe powinno być kołem zamachowym dla gospodarki. Szóste, naprawienie błędów w podatkach od spadku i darowizn, czyli zwolnienie z podatku sprzedaży nieruchomości dokonanych w czasie krótszym niż 5 lat w celu podziału spadku pomiędzy spadkobiercą. Są takie sytuacje, że ktoś dziedziczy mieszkanie i żeby nastąpił podział według spadkobierców, trzeba to mieszkanie sprzedać. I proszę Państwa, w tej chwili system odsprzedaży nieruchomości jest tak skomplikowany, że jakby miała Państwu opowiadać, jak to dzisiaj wygląda, to nie wiem, czy 2 godziny wystarczyły. Ale chodzi o to, w ogóle wydaje mi się, że w tym podatku powinniśmy wprowadzić jedne zasady dla wszystkich, a zasady w tej chwili obowiązują w zależności od tego, kto w którym roku nabył daną nieruchomość. Czyli mamy tak naprawdę 4 rodzaje i bardzo skomplikowane. Bez groszy się nie. 7. Prawo, a szczególnie prawo podatkowe uproszczone bez licznych nowelizacji. Proszę Państwa, nowelizacji czasem jest tyle, że po prostu już stron wystarcza i wtedy ministerstwo dane robi jednolity tekst. Tych jednolitych tekstów jest wiele. Konia temu, kto to tak od pierwszej ręki usiądzie i zrozumie. Dla takiego przykładu sprawa bezrobotnej nie powinna być prosta i łatwa dla bezrobotnego, posiada 180 stron. Życzę ciekawej rzeczy. I teraz 8 punkt. To, co było bardzo takim głośnym tematem w propozycji Platformy Obywatelskiej. Czyli jedno okienko przy zakładaniu działalności gospodarczej. Ale ja chcę, żeby to było prawdziwe jedno okienko. Że przy tym jednym okienku załatwiamy już do żadnej innej instytucji, ani żadnego innego urzędnika nie idziemy. Wiem, ponieważ pomagam ludziom, to jest koszmar, proszę Państwa. I się okazuje, że czegoś się nie załatwiło i no, o co chodzi? Chodzi o to, żeby płacić kary. I 9 punkt, ja myślę, że pewnie wywoła wiele tam kontrowersji, ale ja uważam, że to wszystko załatwi ten punkt. Pierwsza kontrola podatkowa i inne dotyczące prowadzenia działalności bez konsekwencji finansowych. Nie będzie sytuacji kluski, nie będzie spraw, które bardzo wiele kosztują Państwa i tu będziemy już mieć pieniądze na realizację naszego programu. 10 punkt. Jedna interpretacja podatkowa w sprawach spornych wydawana przez Ministerstwo Finansów, publikowana na stronach Ministerstwa Finansów, wiążąca dla wszystkich podatników. To jest ciekawostka. W roku 2007, kiedy Platforma dochodziła do władzy, w podatku o VAT, który obowiązuje od 1 maja 2004, w momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, obowiązywało 83 tysiące interpretacji podatkowych. Kto to przeczytał? Ja znam osobę, która to przeczytała, ale ze względu na wykonywanie swojej pracy. I proszę Państwa, 11 punkt to dla tych osób, które korzystają z broszur Ministerstwa Finansów. Muszę ocenić bardzo wysoko dzisiejsze brosury z Ministerstwa Finansów dotyczące pewnych tematów. Ale przeczytam Państwu, co te broszury na końcu mają napisane. Broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. Więc ja proponuję, żeby ta broszura stanowiła wykładnię prawa. Proszę Państwa, proszę mi to wytłumaczyć. Żadna ekipa tego nie naprawi. My stosujemy się do broszury Ministerstwa Finansów, a później płacimy kary, bo minister powie, nie, to nie była wykładnia prawa, to tam zupełnie co innego. I ostatni punkt, który jest myślę jeden z najważniejszych.
stworzenie, on dla uczciwości powiem, był w poprzednim programie Ligi Polskich Rodzin. To jest jedyny punkt, który był i którego teraz przeczytam i z którym się zgadzam. Stworzenie takich podatkowych warunków rozwoju polskiej gospodarki, które zachęcą do powrotu do Polski tysięcy młodych ludzi z emigracji zarobkowej, aby ci ludzie pracowali na dobro Polski, na siłę naszego narodu, na bardzo bogate państwo. Proszę Państwa, to, że tutaj stoi w tym miejscu, jest zasługa moich przyjaciół z Młodzieży Wszechpolskiej. Oni zawsze powtarzali, wielka Polska katolicka. Ja też Państwa proszę o to, żebyście... Górnictwo węglowe zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne na najbliższe dziesięciolecia. Zakłada się, że to powinno być 40, góra 50 lat. Ja mieszkam w Wyspie Śląskim. W szkole mnie uczono, do szkoły chodziłem na Lubelszczyźnie, tam mnie uczono, że węgiel to czarne złoto. A teraz mieszkam w Wyspie Śląskim i też tak samo uważam. Ale mieliśmy taką przygodę z kolegą Longinem Dobrakowskim, siedzi tu przede mną, byliśmy radnymi sejmików Wyspy Śląskiego drugiej kadencji. Przyjechał do nas z wizytą pan wicepremier Hauster. Jego wizytę potwierdziła kampania prasowa, w której dziennikarze rozpisywali się, cytowali wypowiedzi wicepremiera Hausnera, że górnictwo i hutnictwo to jest czarna dziura polskiej gospodarki. No i doszło do spotkania na forum sejmiku Wójca Śląskiego. Miałem okazję, bo jako radny miałem to prawo i przywilej zabrać głos i powiedziałem panu premierowi w ten sposób, że nie, że węgiel i górnictwo i hutnictwo to nie jest czarna dziura polskiej gospodarki. Węgiel był i pozostanie czarnym złotem dla Polski. Natomiast czarną dziurą polskiej gospodarki, pokazałem, miałem wtedy program ze sobą, jest program Leszka Balcerowicza. Wyjdę od pewnej przesłanki filozoficznej, bo ona jest ważna. Naród to są ci, którzy byli przed nami, my żyjący tu współcześnie i ci, którzy będą po nas. I przyjmując uregulowania prawne w każdej dziedzinie, także w polityce społecznej, o tej przesłance trzeba pamiętać. W związku z tym pierwsze zagadnienie z dziedziny polityki prorodzinnej, to jest społecznej, to jest polityka prorodzinna. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu brałem w debacie udział, reprezentując Ligę, z zwolennikami ustawy, która ma dawać gejowi odliczenie geja, dziedziczenie i tak dalej. No oni problemu demograficznego Polski nie rozwiążą. W związku z tym... Bo naturalnie jest to niemożliwe, przesłanka logiczna, nie muszę tego w tym miejscu i gronie tłumaczyć. Stąd polityka prorodzinna zakłada, że inwestycje w tej dziedzinie się opłacają na podobnej zasadzie, jak sadzenia dzisiaj drzewa, będziemy mieli efekt ekonomiczny za 50 czy 100 lat. Dlatego proponujemy rozwiązania następujące. Pierwsze to jest... przede wszystkim becikowe, podniesione i fakultatywnie zależne od wynagrodzenia i byłaby to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Myślę, że pani minister finansów o to zadba, żebyśmy środki na tę rzecz znaleźli, bo to nam zaowocuje rzeczą ważną. Sprawa druga. Próbujemy przywrócić rodzinie normalność w sensie przywrócenia godności ojca jako ojca rodziny. Encyklika Laborem Exercens, do której się odwołał, mówi, że praca mężczyzny, ojca rodziny powinna zagwarantować utrzymanie rodziny, to znaczy zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. To jest jedzenie, ubranie, mieszkanie, a dopiero potem potrzeby wyższe, czyli edukacja, kultura, rozrywka, pasje, zgodnie z zainteresowaniami. Dlatego, proszę Państwa, tutaj proponujemy rzecz następującą, też zacytuję prymasa Wyczyńskiego, który powiedział rzecz następującą.
że ceną za przedszkola i żłobki będą domy starców. Myślenie jest następujące. Dziecko małe, rodzic oddaje do przedszkola, mówi zapłacę, będziesz miało dobrze, czy do żłobka i tak dalej. Mija 70 lat, to dziecko urosło i mówi tatusiu, mamusiu, zapłacę, oddam i się bilans wyrówna. Stąd moja propozycja jest następująca. Wprowadzamy bon opiekuńczy w kwocie, na którą będzie państwo polskie w danym momencie stać. I teraz matka, która decyduje się pozostać, na przykład będzie to 300 zł. Chodzi o przykład, proszę mnie nie brać tutaj za słowo, bo to minister finansów ustali. Mam nadzieję, że z LPR-u. Jeśli matka zostaje w domu, idzie do kasy państwowej, bierze to 300 zł na jedno, drugie, trzecie czy czwarte dziecko, dochodzi do wniosku, mam środki, mi się nie opłaca pracować. Jeśli ta matka mówi, chce robić karierę, chce być prawnikiem, aktorem, inżynierem, lekarzem i tak dalej, bierze ten swój bon, zanosi do przedszkola czy żłobka i ta placówka, która się opiekuje tym dzieckiem, finansuje sobie z tej kwoty bon, a resztę, no, dopłaca zależnie od standardu, co tam chce mieć. Uporządkowałoby to w znaczący sposób, w sprawiedliwy sposób, prawda, bo mamy, nie mamy ani prawa, ani sprawiedliwości dobrej. W związku z tym wydaje się, że tutaj w sprawiedliwy sposób można by tę rzecz uregulować. Wreszcie, proszę państwa, sprawa następna. System podatkowy, który pozwalałby odliczać od podatku każdą osobę, która jest pod opieką ojca rodziny. Tym podmiotem byłby ojciec rodziny. Ma podatek wyjściowy. To by trochę uderzyło w te związki partnerskie, ale tym się tu w tym gronie nie przejmujemy. Ale byłby system wyjściowy. Ojciec rodziny, kawaler, osoba samotna płaci dużo. Powie ktoś niesprawiedliwie. Ja mówię, przepraszam bardzo, jak będzie miał 60 lat, to będzie korzystał z pracy dzieci tych, którzy zdecydowali się na życie rodzinne. Dlatego sprawiedliwe jest partycypowanie w kosztach egzystencji. Stąd propozycja, odliczamy na, od podatku na niepracującego współmałżonka, bo wtedy zostawiamy pracę dla mężczyzny, bo mniejszym złem jest mimo wszystko kobieta bezrobotna, bo ona sobie zajęcie znajdzie, niż mężczyzna bezrobotny, bo pójdzie na piwo na przykład. I mamy problem społeczny gotowy. Więc proszę państwa, odliczenia podatkowe na każdą osobę. Wreszcie są tacy bohaterowie, którzy decydują się na więcej dzieci. Ja to cenię, szanuję i doceniam. Dlatego proponowalibyśmy rozwiązanie, że jeśli rodzina czy matka ma czworo więcej dzieci, no to myślę, że państwo polskie mogłoby stać na przynajmniej ubezpieczenie od najniższej krajowej, a ten dochód byłby z bonu, żeby ona miała świadczenia socjalne do emerytury i nie musiała się martwić o tym, co z nią będzie, jak będzie dorosła. Komunikacja, proszę państwa, ulgi komunikacyjne. Wydaje się, że sprawiedliwszym rozwiązaniem byłoby, gdyby dzieci miały bezpłatną komunikację, bo one nie pracują. Jeśli jest więcej dzieci, to te koszty są większe. Wreszcie są rodziny wielodzietne. Sam znam taką rodzinę, która ma 10 dzieci. Taki drobny przepis. Samochód osobowy w Polsce jest do 9 osób. A jak ktoś ma 10 dzieci i żonę, to już musiałby kupić autobus, tacho, winieta, licencja, koszty. Więc zwiększenie statusu samochodu osobowego z 9 do 12. Prosty przepis od razu do zrobienia, który nic nie kosztuje. Teraz proszę państwa, reforma systemu opieki nad dziećmi pozostającymi w domu dziecka. Niestety jest tak, że ta liczba sierot społecznych, po nie biologicznych, po społecznych rośnie. W związku z tym radykalna reforma prawa adopcyjnego w takim kierunku, że albo decydujemy się, że rodzina jest wydolna i wspieramy ją ekonomicznie, albo widzimy, że ona jest naprawdę niewydolna. W jednostkowych przypadkach takie są, wtedy dziecko dajemy do adopcji, ale nie do placówek w tym stylu, gdzie jest 40 i więcej dzieci. Rodzinne domy dziecka i formy zastępcze, bo dziecko, żeby kochać ojczyznę, musi mieć pojęcie mamy i taty, a nie opiekuna zmieniającego się co 8 godzin na 3 zmiany, bo to się nie da wychowywać na 3 zmiany. To jest wbrew logice i nielogiczne. Tyle polityka prorodzinna, na razie ją zostawiamy. Druga dziedzina, proszę państwa, to jest polityka wobec osób niepełnosprawnych. W tej dziedzinie czuję się najlepiej, ponieważ od 20 lat kieruję stowarzyszeniem zajmującym się osobami niepełnosprawnymi. Robię to zresztą społecznie. I tutaj, proszę państwa, stawiam tezę następującą. Każde państwo w XXI wieku, chyba nie polskie, powinno stać być na otoczenie opieką osoby niepełnosprawnej i jej rodziny.
Polsce udało się uratować model, w którym dziecko niepełnosprawne nie jest oddawane do zakładu, tylko pozostaje w rodzinie. I to jest nasz skarb, na którym możemy budować. I teraz propozycja następująca. Pieniędzy w Polsce na opiekę nad niepełnosprawnym, może to będzie szokujące, wcale nie jest mało. Tylko ich dystrybucja jest źle prowadzona i tu kłania się pewna zasada w innych dziedzinach też obecna, że w księgowości działy i rozdziały są po to, żeby masy nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały. I proszę Państwa, dlatego propozycja pierwsza, likwidujemy Państwowy Fundusz Rehabilitacji na dzień dobry. Kompetencje funduszu przekazujemy do urzędów marszałkowskich, mam nadzieję, że 49, jeśli tutaj propozycja Witka się sprawdzi. Bardzo bym się z tego cieszył. I teraz to, co jest w pomocy dla niepełnosprawnych w dziedzinie realizowanej bezpośredniej przez organizacje na przykład pozarządowe, idzie przez urzędy marszałkowskie, a to, co jest indywidualnie, czyli wózek, pomoc finansowa, rehabilitacyjna i inna, przez gminę, żeby niepełnosprawny miał blisko. I teraz przeanalizujmy. Dziecko do trzeciego roku życia niepełnosprawne pozostaje z mamą. Jeśli mama decyduje się na niepodjęcie pracy zawodowej, to ma zwiększony ten bon opiekuńczy, o którym mówiłem wcześniej. Dziecko od trzeciego do szóstego roku życia to jest, proszę Państwa, najlepsza okazja do integracji. Najlepsza okazja do integracji. Takie dziecko dajemy do przedszkola i przedszkola, które decydują się na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego, powinny mieć wsparcie dodatkowe. Następnie okres edukacji. Jestem wielkim zwolennikiem integracji, ale w niektórych szczególnych przypadkach, gdzie jest to trudne, byłbym skłonny zachować szkoły specjalne, ale zreformować je radykalnie, bo dzisiaj kształcenie niewidomego w dziedzinie obróbka skrawaniem jest trochę anachroniczne, prawda? Wydawałoby się, że są zawody i jest kształcenie, które pozwoliłoby wykorzystać naturalne predyspozycje i zdolności. Rozwijamy talenty tam, gdzie one są. Każda osoba, także niepełnosprawna, szereg tych talentów posiada. Jestem tu zresztą zwolennikiem jednak reformy edukacji w tym kierunku. To będę się z moim zacnym kolegą Orzechowskim troszeczkę wspierał. Uważam, że system jednak 8 plus 4 czy 8 plus 3 i 3 był lepszy, także ze względów społecznych. Bo bliższe do jazdy dziecka, szczególnie na wsi, prawda, do szkoły przez 8 lat, to zmniejsza koszty. Ja widzę w warunkach wiejskich, gdzie... No, nie zbierajmy się teraz, nie będziemy zmieniać tego, taka tylko od tematu oświaty uciekam, bo zwracajmy do pomocy społecznej. Proszę Państwa, wreszcie są dzieci niepełnosprawne, które są w takim stopniu niepełnosprawne, że nawet edukacja nie przywróci ich pełnej sprawności, czy rehabilitacja nie przywróci ich pełnej sprawności. I wtedy trzeba otoczyć i wesprzeć finansowo w formie nawet wynagrodzenia najniższego ze świadczeniem jego mamę, która decyduje się pozostać z tym chorym dzieckiem, bo ona zrobi to lepiej, tę opiekę spełni lepiej niż jakikolwiek ośrodek specjalistyczny, nawet najlepszy, bo ona posiada wiedzę zdobytą przez lata i całodobową. Tego nikt nie zastąpi. To jest kapitał, na którym musimy budować. Oczywiście możemy postulować dla tych osób, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, bon opiekuńczy, też o określonej wartości dla osoby niepełnosprawnej, realizowany przez jej rodzinę, o ile ta osoba pozostaje w domu, bo to usprawniłoby w znaczący sposób system opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Tę dziedzinę uznajmy za zamkniętą, bo gdybym ja podjął dyskusję, skończylibyśmy rano, a jeszcze trzeba do domu dojechać i wiele spraw pozałatwić. Pomoc socjalna, proszę Państwa, pomoc społeczna. Nie ukrywam, że z tym zagadnieniem miałem największą trudność, bo problem polega na tym, że w Polsce są wyraźne dwie kategorie osób korzystających z pomocy socjalnej. Jedni, którzy z przyczyn niezawinionych znaleźli się w trudnym położeniu i tym należy wszechstronny sposób w rodzaju asystencji dla tych osób pomóc, żeby z tej trudnej sytuacji te osoby wyszły. I druga grupa osób, które wolą mieć brzuch od piwa niż garb od pracy. I proszę Państwa, tutaj miałbym problem. Więc w tej chwili są rozwiązania takie, że opłaca się
postępować niemoralnie, bo jeśli dwoje ludzi nie zakłada rodziny, nie bierze ślubu, to ona jest samotną matką i korzysta z szeregu udogodnień finansowych, pomocy, nie może być zwolniona z pracy i tak dalej. Często zresztą wynikiem tej samotności jest następna dwójka czy trójka dzieci. To taka specyficzna jest ta samotność, ale tak bywa i nadal korzysta z tego statutu. Dlatego pomoc społeczną czy socjalną należy tak kierować, aby ona promowała normalność. Bo mamy często sytuację, że rodzina żyjąca w zgodnym związku sakramentalnym, posiadająca dwójkę czy trójkę dzieci czy więcej, znajduje się w gorszym położeniu niż te różne związki, tak czy inaczej zwane, które z wyboru, wykorzystując prawną sytuację, dlatego mówię, że nie ma tu ani prawa, ani sprawiedliwości, z tych różnych udogodnień nieuprawnionych korzystają. Dlatego proponujemy kartę socjalną, na której będą wyszczególnione dla każdej tej rodziny korzystać wszystkie przywileje, z których korzysta. Wtedy będzie można uniknąć korzystania podwójnego czy potrójnego z pomocy, bo i takie nadużycia są. Dalej, budownictwo socjalne, ale oddawanie w stanie surowym, bo wtedy ta osoba, która korzysta z budownictwa socjalnego, zaangażuje się pracą, czy malując okna, czy ściany, czy drzwi, wtedy będzie zainteresowana nie niszczeniem owoców swojej pracy, co często u osób, które darmo otrzymują, występuje i jest wielkim problemem. Proszę Państwa, ale kwestia problemu bezdomności. No jest to problem w Polsce coraz większy, ale tutaj w pomocy socjalnej, społecznej, wszelkiej proponuję atomizowanie problemu. Czyli jeśli schroniska to małe, dla 20, 15 osób, żeby nie tworzyć get, które tworzą, jak w każdej linii zresztą, mnogość powoduje nagromadzenie patologii. Także tutaj musimy atomizować problemy, rozdzielać, żeby świat ludzi prawych, uczciwych, moralnie postępujących dyktował warunki tej reszcie, która musi jeszcze dojrzeć do świętości. Ja wierzę, że dojrzeje, ale my musimy stworzyć warunki, żeby ci nasi bracia Polacy do tej świętości dojrzeli. Trzeba im pomóc. Nieraz pewien kapłan powiedział na rekolekcjach, że dolną granicą miłości bliźniego jest dać komuś w twarz. Ja zastosowałem te granice, jak sikał na drzwi do kościoła i to było skuteczne, bo tłumaczenie byłoby dłuższe niż czynność karmiąca, której on dokonywał. I nieraz taką metodą należy też postępować i jest to działanie szlachetne. Tyle może o pomocy socjalnej. Wreszcie rynek pracy i polityka zatrudnienia. Proszę Państwa, tak się dzieje, że w przeciętnym województwie w służbach zatrudnienia funkcjonuje jakieś 1500 osób w wojewódzkim i powiatowych urzędach łącznie i oni nie potrafią wygenerować 1500 etatów pracy. No, rozwiązują problem zatrudnienia sami dla siebie, ale to za mało, żeby podatnik dofinansował. Dlatego, proszę Państwa, ja nie wierzę i nie szukałbym rozwiązania problemu bezrobocia w wszelkich działaniach robionych przez urzędy pracy, tylko szukałbym w rozwoju ekonomicznym i gospodarczym, bo to jest patent. I dlatego proponujemy w tej dziedzinie powołanie Polskiego Biura Innowacyjności i Patentów, Ochrony Patentowej. Bo Polacy mają wielki potencjał intelektualny. Tego nam nie jest kradziono, bo to się nie da. To jest w czaszce i to się nie da. To, jeśli będzie dobrze przygotowana edukacja historyczna w szkole, to ten przyszły inżynier czy wynalazca, racjonalizator, to zostawi tutaj dla budowania polskiego kapitału. To jest raz. Dwa, promowanie, to wszystko, co mówili poprzednicy, nie będę powtarzał, ułatwienie systemu prawnego dla rejestracji własnych firm, uproszczenie. Formularz podatkowy to powinien być najwyżej jedna karta na A4, a nie kilka, prawda, bo kto to rozezna. Następnie jest kilka dziedzin, w których możemy się rozwijać. Budownictwo, to poprzednicy mówili. Budownictwo i to budownictwo mieszkaniowe. Polacy, proszę Państwa, powinni mieszkać w domach, bo wtedy uczą się odpowiedzialności. Dom pozwala opiekować się liczniejszym potomstwem, ale pozwala też przyjąć starszą babcię, ciocię czy osobę samotną w rodzinie. Więc tworzą się warunki dla realizowania pomocy społecznej, ale w domu rodzinnej, bo z czwartego przykazania nas jeszcze, z tego co słyszałem,
nikt nie zwolnił, bo ksiądz nie mówił nic, że zniesiono, dlatego też to dzieci są zobowiązane opiekować się rodzicami na starość, nawet gdyby ten rodzic rozum stracił, że tak powiem. I wtedy też trzeba się tym rodzicem opiekować. I państwo powinno ten proces, państwa wspierać. Wreszcie są dziedziny jeszcze mało wykorzystane. Turystyka. Polska ma wspaniałe tereny i tu zagospodarowanie tej dziedziny, turystyka, sport, dałoby jeszcze sporo miejsc pracy. Wreszcie ludzie po kierunkach humanistycznych, bo sytuacja jest taka na rynku pracy, że się inżynier, lekarz, pielęgniarka pracę znajduje, ale ludzie kończący kierunki humanistyczne związane z kulturą, z edukacją gorzej. Tutaj, proszę państwa, byłaby to alternatywa dla problemu bezpieczeństwa. No jeśli nie ma domu kultury w dzielnicy, jeśli nie ma boiska, jeśli nie ma placówek właśnie rozwijających kulturę, no to wtedy ci ludzie co mają robić? Biorą bejsbole i reszta jest wiadoma. Dlatego też, proszę państwa, przerzucenie tych młodych ludzi, absolwentów do tych dziedzin w sferze kultury zdejmie nam ich z rynku bezrobocia, z socjalu, a rozwiąże drugi problem, czyli problem bezpieczeństwa. To samo w reformie edukacji. Ja jestem zwolennikiem postulatu, a uczyłem 7 lat w liceach prywatnych, można dyskutować czy dobrych, czy złych, ale tam, proszę państwa, klasy nie przekraczały więcej niż 20 uczniów. I to byłby standard. Raz zdjęłoby nam bezrobotnych nauczycieli z socjalu, a dwa podniosłoby poziom edukacji. I to jest kierunek, wydaje się, słuszny i ja bym był skłonny przy tym, jeśli państwo mi pozwolicie, się upierać. Następna sprawa. Wykorzystanie wszystkich zdobyczy związanych ze źródłami geotermalnymi, cała energetyka geotermalna, to jest sporo miejsc pracy, budownictwo, jak powiedziałem, sporo miejsc pracy i wreszcie promocja polskiego eksportu. My potrafimy wiele rzeczy wyprodukować, ale gorzej jest ze sprzedażą. Tutaj musimy też odzyskać polski handel. W niektórych miejscach to już się nie da. Ale tam, gdzie tworzą się nowe dzielnice, a miasta się rozbudowują, to pierwszy powinien być Polak i zakładnik sklepik, zanim przyjdzie Kaflan czy inna Biedronka, czy kto tam jeszcze przed nami. I teraz, proszę państwa, na koniec może taka refleksja zupełnie niezależna, bo proponowałem państwu, macie w skrypcie te pomysły nasze na rozwiązanie problemu polityki społecznej, ale ja na końcu, bo to powinno się chyba uchwalić, postanowiłem pewną diagnozę tej mizerni w wielu dziedzinach socjalnej, społecznej w Polsce przedstawić. Mianowicie podczas jednej z pielgrzymek w Polsce Jan Paweł II powiedział znamienne słowa, że nie może jeden naród żyć kosztem drugiego. A są wydatki, które ponosi polska rodzina na prawników, lekarzy i farmaceutów, od aptekarza do koncerny, w którym uważam, że polskie rodziny powinni swoich przedstawicieli kształcić i delegować, bo by się coś w tej materii zmieniło. Dziękuję bardzo. Tak się dziwnie składa, że rolnictwo zawsze musi być na końcu. Może dobrze tym razem. Szanowni Państwo, cieszy mnie niezmiernie fakt, że Polacy coraz bardziej są zainteresowani naszą rodzimą, polską żywnością. Tak samo jak mieszkańcy krajów europejskich coraz bardziej interesują się naszą żywnością, a przede wszystkim szukają tej żywności nasi sąsiedzi. Dlatego, że w polskich gospodarstwach produkuje się żywność sprawdzoną, dobrą, czystą, wolną od trucizn i przede wszystkim bardzo smaczną. Pewnie to decyduje o tym, to są powody tego, że nasz bilans handlowy żywnością od kilku lat mamy dodatni. Tutaj ucieszy to pewnie naszego ministra finansów. 1 600 000 polskich gospodarstw produkuje wysokiej jakości żywność, ale również, proszę państwa, nie zapominajmy o tym, że wykonuje inne ważne funkcje społeczne. To tam żyje, pracuje, mieszka wiele milionów Polaków. Tam się wychowują zdrowe pokolenia dzieci w szacunku do pracy ludzkich rąk, do zjawisk przyrody. Niestety ten stan ulega niekorzystnej zmianie. Liczba gospodarstw
rolnych spada, a według szacunków Ministerstwa Rolnictwa w najbliższych latach liczba gospodarstw rolnych zmniejszy się o połowę. Czyli proszę sobie wyobrazić, 800 tysięcy gospodarstw ma zniknąć. Jest to problem bardzo niebezpieczny i ze względu na zabezpieczenie żywnościowe, na bezpieczeństwo żywnościowe kraju, ale również no jest to wielkiej wagi problem społeczny. A cóż na to polski rząd? Wydaje się, że poza statystyką nic w tym względzie nie robi. Ta polityka raczej sprzyja właśnie temu zjawisku, niż mu przeciwdziała, którą właśnie ta polityka, którą prowadzi obecny rząd. A właściwie brak tej polityki zupełny, gdyż rząd scedował zadania i opiekę nad, że tak powiem, tym strategicznym działem gospodarki instytucjom Unii Europejskiej. Rząd mówi, że podlegamy pod instrumenty wspólnej polityki rolnej, więc no niech się po prostu te instytucje unijne martwią. Po drugiej stronie mamy słabe i zdegradowane Ministerstwo Rolnictwa. Proszę Państwa, minister rolnictwa zawsze w Polsce miał tekę wicepremiera. Teraz tak nie jest. Więc choćby to świadczy o tym, jak rząd interesuje się tym resortem i sprawami rolnictwa. Proszę Państwa, biorąc to wszystko pod uwagę, jak również pewne uwarunkowania zewnętrzne, klimat, położenie Polski, uwarunkowania historyczne, również gospodarcze, tradycje, naszą kulturę, optujemy za tym. Liga Polskich Rodzin uważa, że najbardziej optymalnym dla Polski jest takie rozwiązanie, że funkcjonują w Polsce małe, rodzinne, wielofunkcyjne gospodarstwa rolne. I uważamy, że takie właśnie gospodarstwo powinno być oczkiem w głowie polityki rolnej rządu polskiego. I teraz jak prowadzić tę politykę? Ja tam też spróbowałem parę punktów Państwu zaproponować w tym wspiercie. Ja bym to widział tak, oczywiście trzeba działać z różnych stron, ale ja bym widział takie trzy kierunki główne. Pierwsza sprawa to zainteresowanie ze strony państwa i monitoring rynków i lokalnego, ale również zagranicznych, co do zmiany zapotrzebowania na produkty rolne, bo te gusta klientów, gusta się zmieniają, konsumentów. I rząd powinien ingerować, a polskie gospodarstwa są bardzo mobilne w tym względzie, gdyż szybko potrafią się przebranżowić. Właśnie to jest naszym wielkim plusem. I dla przykładu powiem, że w tej chwili na świecie, nie tylko w Europie, ale na świecie wzrasta zapotrzebowanie na wołowinę, zwłaszcza na wołowinę z Polski. Właśnie taką, gdzie zwierzęta są hodowane w sposób tradycyjny, gdzie spożywają to, co urośnie w gospodarstwie. Więc tutaj powinno już natychmiast być działanie rządu wspierające hodowlę bydła. Tak samo jesteśmy, optujemy za tym, żeby odnowiono produkcję owczarską. Tutaj pomoc rządu jest wskazana. I hodowla koni, która tradycyjnie jest przypisana tutaj jakiejś właśnie polskości. Związana jest z polską tradycją. To jest ten jeden kierunek. Drugi kierunek, wydaje mi się, że najważniejszy to dbanie o konkurencyjność produktów polskich na rynku międzynarodowym. To jest sprawa bardzo istotna. Mało tego, jest to sprawa, tutaj pewne zagadnienie jest do zrobienia na dziś. Nie zwlekając, powinniśmy podjąć pewne działania, dlatego że, proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy poddani instrumentom wspólnej polityki rolnej. Przez taki program rozwoju obszarów wiejskich płyną środki do polskich rolników i na obszary wiejskie, na inwestycje, na różne, że tak powiem, na zakup maszyn, na modernizację gospodarstw i tak dalej. To jest dobre zjawisko, ale również jest tutaj, płynie tu pewna niesprawiedliwość, z którą należy skończyć. Jest, proszę Państwa, jak zapewnić konkurencyjność polskim towarom na rynku europejskim, kiedy rolnicy tak zwanej starej Unii mają dopłaty dla rolnictwa 2-3 razy większe. Niech ktoś wreszcie to powie, niech ktoś powie to otwarcie. To jest sprawa żywotna dla
polskiego rolnictwa, podstawowa i priorytetowa. Jeśli nie załatwimy tego w jakimś krótkim, nieodległym czasie, jeśli nie zostaną ujednolicone dopłaty do rolników w całej Unii Europejskiej, to wspólnie z polskimi rolnikami podziękujmy za przygodę z Unią Europejską. Nie chcę tutaj prowadzić, broń Boże, polityki jakiejś wiszycielskiej. To może być też pewien mechanizm jakiegoś straszaka w dyskusji, ale to trzeba wreszcie załatwić ten problem. Są pewne mechanizmy zwiększające tę konkurencyjność w rękach polskiego rządu. Nie jest ich wiele, ale są niektóre. Jednym z nich to możliwość stosowania pewnych ulg, kredytów preferencyjnych. Jesteśmy za utrzymaniem kredytów preferencyjnych dla rolnictwa na inwestycje i kredytów klęskowych, gdyż one zrobiły dużo dobrego na polskiej wsi. I no tak, one są tak między innymi na zakup ziemi, na parę różnych rzeczy. Te kredyty zrobiły w swoim czasie bardzo dużo dobrego. Zanim zadziałały mechanizmy tej wspólnej polityki rolnej, właśnie te kredyty bardzo pomagały polskiej wsi w rozwoju. I między innymi dzięki temu mamy w miarę nowoczesne rolnictwo. Innym takim mechanizmem to, proszę Państwa, zakładanie spółdzielni, która jest wręcz niezbędna w sytuacji, kiedy mamy małe gospodarstwa rolne. Jakoś jest to niezrozumiałe zjawisko, że te spółdzielnie nie powstają. Potrzebna jest tu prawdopodobnie jakaś zachęta odgórna ze strony państwa. Ja bym tu widział przede wszystkim możliwość zastosowania takiego doradztwa. Jest sieć ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce. Ta sieć została powołana zupełnie po co innego niż służy dzisiaj. Niż wykonuje to dzisiaj. Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, proszę Państwa, dzisiaj głównie zajmują się wypełnianiem wniosków przeróżnych rolnikom do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A przestali świadczyć te usługi, do których zostali powołani, czyli usługi doradcze. Właśnie tamtym widział możliwość pomocy rolnikom w zakładaniu spółdzielni. Inną, proszę Państwa, taką możliwością to pomoc tym rolnikom, którzy wydają środki finansowe na paliwo uprawiając ziemię. Ten mechanizm jest stosowany zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego, ale uważamy, że on jest niesprawiedliwie niski. Rozmawiałem z wieloma rolnikami, żalą się, że ta technologia, którą w tej chwili stosują, no, nie pozwala na to, żeby zmieścić się w tym paliwie. Proponujemy, aby dokonywać zwrotu akcyzy do paliwa na 100 litrów do hektara. Czyli ktoś, kto ma 5-hektarowe gospodarstwo, miałby zwrot akcyzy od 500 litrów oleju napędowego. To jest ten drugi tor działalności państwa, jeśli chodzi o pomoc dla rolników. I trzeci to bardzo istotna również sprawa, która może zapobiec również temu spadkowi liczby gospodarstw, to działanie na rzecz podniesienia zamożności rolników i ludzi mieszkających na wsi. Rolnicy z małego gospodarstwa często nie mogą wyżyć na właściwym poziomie, nie mogą utrzymać rodziny na wystarczającym dzisiaj poziomie w związku z cywilizacją. Dlatego trzeba wspierać takie działania, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych wpływów do gospodarstwa z działalności pozarolniczej. Ważne by tu było inwestowanie w agroturystykę, to jest dalej rynek nie do końca odkryty, bardzo ważna sprawa dla Polski przy okazji promowania lokalnych produktów. Bardzo trzeba by wspierać powstawanie różnych zakładów małych, produkcyjnych, usługowych, piekarni, jakichś warsztatów naprawiających maszyny i tak dalej. Wszystko to, co przyniesie dodatkowe źródło dochodu do gospodarstwa, należałoby w tym zakresie wspierać. Bardzo ważną sprawą też jest, bo wielu Polaków za granicą i w kraju, którzy wcześniej może opuścili gospodarstwo rodziców czy dziadków, myśli o powrocie. Jeśli będzie ta praca dość atrakcyjna,
to chętnie by się osiedlili i podjęli działalność rolniczą na gospodarstwie przodków. Tylko trzeba też im pomóc i tutaj też widziałbym możliwość ingerencji państwa w udzielanie tak zwanej premii na zagospodarowanie. Ona funkcjonuje w tej chwili dla młodych rolników, tak zwane działanie młody rolnik. Można by było tutaj zastosować również kredyty preferencyjne, ale przede wszystkim taką premię na zagospodarowanie się, na zakup pierwszych maszyn czy remont budynków do zamieszkania i do pracy. Byłoby to bardzo wskazane. I proszę Państwa, wreszcie należałoby wspomnieć tutaj o ochronie środowiska przy tej okazji. My, Polacy, jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani, bo właściwie od dziecka nam się o tym mówi. W domu rodzinnym mamy duży szacunek do zachowania, do opieki nad miejscami lęgowymi ptaków, również do opieki nad zwierzętami. Troszczymy się o gatunki, które są zagrożone zwierząt. Tutaj nie trzeba nas za bardzo do tego zachęcać. Niemniej jednak Liga Polskich Rodzin będzie podejmować, będzie popierać wszelkie działania, które będą zmierzały do poprawy stanu, do poprawy ochrony środowiska. I tak jak powiedział nasz wielki rodak Jan Paweł II, ludzie i przyroda idą razem. Także my tutaj też bardzo widzimy to zagadnienie i będziemy na pewno ten problem widzieli, będziemy go wspierać. Trzeba by również, proszę Państwa, wspomnieć chociaż jednym zdaniem o lasach. Jest dużo szumu wokół lasów. Niektórzy tam słyszałem, że zbierają jakieś podpisy. Zagrożenia prywatyzacją wielkiego nie ma, ale takie zakusy były i mogą się kiedyś w przyszłości znowu pojawić. Otóż Liga Polskich Rodzin jest na stanowisku takim, że lasy są własnością całego narodu i nie podlegają prywatyzacji. I koniec dyskusji. Ja myślę, że mamy najpiękniejsze w Europie lasy i niech tak zostanie. Dziękuję Państwu.